Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Salamon Space. To kolejny cykl odcinków nieco odmiennych niż widzieliście do tej pory w tym projekcie. Jak pewnie zauważyliście, ten projekt, ta przestrzeń dzieli się na kilka płaszczyzn, kilka struktur. Między innymi jest przestrzeń dźwięku, jest przestrzeń myśli i rozwoju. Do współpracy w tych odcinkach zaprosiłem Michała Stępnia, który również ze swojej perspektywy, jako osoby związanej stricte z fundacją Zaczytani.org, pomoże Wam zwrócić uwagę na bardziej edukacyjne mankamenty i na to, jak można sztukę jeszcze inaczej odbierać poprzez patrzenie na nią online. Zapraszam.